No tutaj, tam masz renesansowe epitafium z tym kielichem. Tutaj wszystko to jest generalnie z XV wieku bardziej, tak XIV wiek, ewentualnie początek XVI. Warto zwrócić uwagę na czcionkę, jaka typografię łamaną, tudzież gotycką, która w tym miejscu jest. Tutaj nie wiem, czy to nie jest data. Anno Cato Tatis 1580 prawdopodobnie. To jakiś tam granic. Ale od drugiej strony. No być może. Tam też są takie same, podobne raczej elementy, a po drugiej stronie, jeśli byś zobaczył. Tutaj akurat fragment epitafii jakiejś pobożnej fundatorki pewnie. Generalnie są fragmenty pomników kanoników, przynajmniej jednego kanonika. Taki generalnie to jest miks. Tu elementy mazwerków, czyli tych takich okien tej świątynny, prawda? Tam masz takie wzory, które są pomiędzy witrażami. No. To są właśnie te średniowieczne mazwerki. Łatwo zobaczyć, jaki tutaj jest... Ojej, ale syf, masa. Widać, jak kamień już jest cały zielony dosłownie w większości. Mchem porosły, trawą. Rzeczywiście to wcześniej było wszystko pod plan deko. A tam zaraz pokażę, jak to zostało pozbawione, bo to ewidentnie coś było. Patrząc na to, jak pozbawiają te elementy, to moim zdaniem na dobrze zostało pozbawione. Ciekawe do podtrzymywania, to jest taki niezwykły od tych elementów. Ściany kolegiaty, też kamienie wytworzone. Oczywiście twarzy nie widać, nie wiem, w jaki sposób to widać. Całość? Nie jest chyba głowa. Co? To jest spornik sklepienia. Od tego miejsca zaraz rozpoczynało się właściwe sklepienie żebrowe, które ciągnęło się, sklepienie krzyżowo-żebrowe, które ciągnęło się przez cały sklep, przez całą świątynię, prawda? To można coś pokazać? 80 to chyba jest data, wiesz? Mi się tak wydaje. Proces korozji postępuje. Wyżej to też? Tak, to właśnie stoi. To oczywiście ten pomnik to już jest... To jest marmur, który można dotknąć i on się rozsypuje. No. Normalnie... Tutaj widać, że już się kruszy chyba pod wpływem warunków atmosferycznych. Malina, chodź tutaj, zobaczysz coś. Idę. Pokażemy coś fajnie. Wyrypią. No rypią. Zobacz, nikt do nas nie przyszedł. Nas nie pobił. Świetne, szczególnie tych obuwia. Mi się szczególnie obuwie podoba. Lubię takie detale. Blandeka już jest wytrzymała, masakra. To już elementy epitafii generalnie. No, chyba jest nowa. Z domu Rajspisz, czyli urodziła się 18 października 1901 roku i umarła 23 marca 1920. Przepraszam, 35, bo tutaj liście są przejdzie, tak jest zbije. Widać, że to spadło, już ten ryj jest. Dlaczego tego nie zrobić do końca? Nie wiem, wiesz, skoczyła się pewnie firma. A tu masz Otto Herkta wspólnego. On generalnie większość publikacji jednak jego taki to datują. Doktor Phil, tu piszę, to jest doktor nauk humanistycznych. Tak się używa po prostu takiej terminologii na określenie doktora nauk humanistycznych na zachodzie. Używa, ile koma. Między innymi w Niemczech. Wiesz, to można by było, tylko mnie komary zagryzły. Ja nie mam
tutaj jest. Mi się nawet wydaje, że tutaj coś pisze, że o jego, o tym, kim on był. Klepne, coś tam. Klem. Nie, nie wiem, bo ja... Klem. Zaraz mnie zagryzą tutaj.